poprzednim odcinku. I piersi dziewczyn są wypełnione nadziejami i życzeniami, wiesz? Geniusz! No kurwa, podsumował to perfekcyjnie! Ja już wiem, czemu jest moją... Kurwa, ja idę jego na następnym sejwie, idę jego ścieżką. Przekona mnie tym jednym zdaniem. A teraz kontynuujemy. 37,5 stopnia. To gorączka, na pewno. I twarz już była totalnie chyba przyczerwieniona. Była ostatnio trochę bardziej chora, ale pomyślcie, czy będzie aż tak źle na dzień występu. Przygotuj się na randkę. Zaczęła wstawać z sofy, a jej przypinka była wciąż w jej dłoni. Po prostu idź spać. Mam urodziny w następnym tygodniu, wiesz? I za nie byłaś bardzo chora. Upewnij się, że wtedy wyzdrowiejesz, okej? Okay? Twoje urodziny? To racja. Nie będę szczęśliwy, jeżeli się nie poczujesz lepiej. Więc odpocznij i wyzdrowiej. Jesteś smutny, kiedy jest chora? Oczywiście, że tak. Oli zacisnęła usta i zwątpiła na moment. Dobrze, ale skupi się na byciu lepszą, znaczy w sensie zdrowia. Zamian, miej zabawę dzisiejszej nocy. Ja tu zostanę. Nie, nie możesz. Miyuki czeka. Nie. Olała główną rolę i... To nie ma znaczenia. Dać ci bilety, więc idź. Jej głos był nietypowo miły, a ja... Byłem cicho. Na pewno zaśniesz beze mnie tu? Ale nie graj serio, słyszysz mnie? Nie czuję się dobrze robiąc to, ale wiem jaka jest... Jak może się opierać na temat takich kwestii. Zawdzięczam coś Miyuki, że dał nam bilety, więc chyba lepiej abym tam poszedł. Dobra, wrócę później. I nagle Oi wstała z sofy. Wiesz, kiedy mam urodziny? Tak naprawdę to nie powiedziałaś mi nigdy. Pewnie wtedy, kiedy gra wyszła. To maj 23. Czekajcie, ja to sprawdzę. Dajcie mi chwilę. Znaczy powiem tak. Na Steama opublikowali to 25 maja, ale chodzi mi o... Ale to jest właśnie na tego. Na Steama. Ale kiedy wydano tą grę tak naprawdę było... Nie, gra oryginalnie wyszła w czerwcu. 27 i 28. Czy jest cokolwiek... W maju była angielska wersja, ale to było tak, najpierw była 5 maja wersja do pobrania, 13 chyba taka już ręczna, a 25 wyszło na Steama i 27 był jakiś patch, a to chyba jest ten od cenzury? Aha, nie, no jakiś tam patch poprawkowy dla Steamowej wersji. Pewnie erotyczny, nie. Wiesz, nie, bo na Steama od razu była erotyczna wersja. No nic, ale nie, jakoś 23 maja nie ma. W poprzedni... 23 maj. Więc narodziłaś się przede mną, ha? Call number. Oj, nauczy cię mojego numeru kodowego. Co? Przypuszczam, że to jeden z tików werbalnych Oi. Ale wciąż jej ekspresja jest pewna. Bóg dał mi ten numer na specjalne potrzeby. No to ja sobie zapiszę. Znaczy, bo chodzi o te połączenie na początku gry, nie? Jest coś się mi stanie, zadzwoń do niego. Ale mnie sprowadzić z powrotem. Okej. Okay. Sprowadzić cię z powrotem skąd? Zapamiętaj go, okej? Nie, poczekaj, co ty robisz? Jest okej. To dla bezpieczeństwa. Zapamiętaj ten numer. Najpierw zadzwoń na 999. Może na kartce lepiej zapiszę. Tanjoubi no 0 5 2 3 o 2 kai. Dobra. Tak, najpierw zadzwoń na... Najpierw na dzwonię na 999. Wtedy... Dobra, urodziny dwa razy. Tylko pytanie, czy mam to wprowadzać w jednym ciągu, czy w dwóch? Dobra, 0523. Dobra. 0523. To mój numer, okej? Okay. Aha, czyli... To mogłem od razu... 0523. Ale to jest numer do ciebie. Nie, to numer do Boga, tak? Czy do niej? Aha. Najpierw 999, wtedy dwa razy urodziny Oi. Czyli ten numer.
Powtarzam to w kółko w mojej głowie. Aoi no tanjoubi. Jeżeli zapamiętasz moją urodziny, nie zapomnisz. Więc zapamiętaj. Opiecę, okej? Okej, obiecuję. Nie wiem, skąd się to wzięło. Może powinien to gdzieś zapisać? Shinichi, Aoi wa... Ale jak chcę, byś wiedział? Czy cię kocha? Okej, dziękuję. Jej twarz się zarumieniła. Nikt mi tego nigdy nie wcześniej nie powiedział. Część mnie jest podjarana. A wciąż jakoś czuję się inaczej na item. Jest dziwnego na item. Jak zakładam buty, słyszę dzwonek za mną i wiem, że Rui jest na mojej drodze. Stoi na mojej drodze. Hej, no dalej. Ogarnij się. Co? Nie chcesz, żebym szedł? Relaksuj się, nie odrzucam Aoi czy coś. Bogu, nie teraz. Eru mnie ignoruje. Ten mały gościu jest totalnie wkurzony. Normalnie dobrze się zachowuje, także. Ha. Zawsze mogę wczytać. Sorry, stary, pokaz się wkrótce zaczyna, więc idę. Wymusiłem się, aby go obejść i otworzyłem drzwi. Hej! Słuchaj stamtąd! Aoi czuje się dobrze. Masz na nią uważać, okej? Okay? Wrzuciłem go z powrotem do środka i zamknąłem drzwi. Z biletem w mojej dłoni poszedłem na mroczną salę gimnastyczną. Na szczęście dotarłem na czas. Siedzenia na audytorium były w połowie puste. A właśnie to były pełne. O, tu jesteś. Hej, Miyuki. Ogarnęliście już wszystko? Ci mówiłam, że nie gram, tak? Nie musiał tu być w pierwszym miejscu. A gdzie Aoi? Zaprosiłeś ją, prawda? Jest chora. Chora? Nie martw się, nie na głowę. To nic poważnego. Ekspresja mi Yuki się zasztywniła, ale uspokoiłem ją. Ma lekka gorączka. Wiesz, jak ostatnio się kiepsko czuję. Zadzwoń do niej. Jej telefon nie ma zasięgu. To do domu. Chyba nie musisz się aż tak martw. Jej patrzy na mnie śmiertelnie poważnie. Dziwne. Czemu tak na to naciska? No dobra, to tylko jeden głupi telefon, więc... No to wyjąłem telefon. Co się stanie, nie? Ja wiem, że powinien był zostać, tak mi się wydaje, ale... Co na? Powinna być w domu, a nie odpiera. Telefon dzwoni, dzwoni, dzwoni. Po tych kilku dzwonieniach zakończyłem połączenie. Co? Dobrze się czuła, kiedy z tej racją widziałem, więc prawdopodobnie... Miyuki? Widziałem. Są razem. Spojrzałem na telefon Miyuki też. Rozumiem, idę tam. Zakończyłaś? Aoi nie odbiera, hm? Chyba śpi. A co jeżeli z kimś wyszła? Co jeżeli... Ola twoją randkę, a pójść z kimś innym? Waszą randkę. Co ty mówisz? Chodź. Bez kolejnego słowa Miyuki wyszła do wyjścia. Czekaj, a co z próbą? Mówiłam, że nie gram głównej roli. Ale miałeś problemy, abym tu był. Z biletami. Znam cię lepiej niż ktokolwiek inny. Wiem, jak jesteś miły i dzielny. I co ważniejsze, znam twoją zazdrosną stronę. Moją zazdrosną stronę? Zmierz się z rzeczywistością. Teraz chodź. Szliśmy w ciszy po drodze. Miyuki odrzuciła występ, aby mnie tu ciągnąć. Jest tak śmiertelnie poważna, że nawet nie chcę robić żartu. Gdzie do cholery mi bierze? Zeszliśmy z naszej typowej ścieżki. Kokoyo? Tu. Sklep Yutaro? Nie tylko on tu pracuje, wiesz? A, racja, jest też Haru-chan, czy jak tam się zwała. Jest to w klubie, tak? To on jest problemem. Nie rozumiem. Co jest nie tak z Aoi? Chodzącym z Haru. Czekaj. Czy ty właśnie powiedziałaś on? Eros! I wtedy automatyczne drzwi otworzyły się z buta drzwi bokiem. Shinichi! Suimasen deshita! Yutaro wyszedł i padł na kolana. Ło, co się dzieje? Nie myślałem, że Ryujiro był takim rodzajem gościa. Nie mam wymówek. Co się dzieje z twoim bratem? Nie rozumiem. Miałam moje podejrzenia, ale to potwierdza. Miyuki się do mnie odwróciła. No nie mów, że ta jego Nie! 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 Haru-chan to jest jego brat?
Sono Ryujiro ga Haru-chan na no yo. Ryujiro to jest Haru-chan. Dlaczego ja w tą grę grałem trzeźwo? Ale że zgadłem! Zgadłem w ostatniej sekundzie! Przed tym zdaniem! No, znaczy zgadłem. Ryuji jest młodszym bratem Yutaro. Yutaro rozpacza nad nim przez dnie, a teraz Miyuki twierdzi, że on i Haru to właściwie ta sama osoba? W sumie piersi nie ma, więc... Ale Haru-chan nie wygląda jak gościu. No, o to chodzi. A, racja. Yutaro powiedział mi na temat tego, jak niebezpiecznie dobrze wygląda Ryujiro. Jak o tym myślę, to wyjaśnia kilka innych rzeczy. Dlaczego właściwie nosi uniform faceta w sklepie? Czekaj, ale Haru-chan nosi przecież uniform dziewczyński w szkole. To kostium. W próbach? Aha, wy na tej próbie, znaczy w sensie w tym, jest, nie wiem czemu mówię próba cały czas. W tym występie męski facet przebiera się za kobietę, aby dołączyć do drużyny dziewczyn w siatkówce. Nie w siatkówce, softball to jeszcze coś innego. Nosi uniform szkolny dziewczyny, kiedy pierwszy raz je spotkaliśmy, więc przypuszczałem, że... Jakby o tym pomyśleć, to by wyjaśniło, dlaczego ona była taka zszokowana, aby się schować wtedy. Poza wszystkim, prawdopodobnie zrobiłbym to samo, gdyby przyjaciel mojego brata zobaczył mnie przebranego za kobietę. Ale nie... Ale jego imię to nie jest Ryujiro? Dlaczego idzie jako Haru? Słyszałeś o Haruwa Akebono? Oczywiście. Wiosnę jest zachód. To sławny cytat Seiyu Shounagona czy kogoś tam. A to nie ten gościu z tej Satorni? Nie. Ogarnąłeś już? Haru-chan? To facet. Ta, i? No i co jeżeli Haru-chan to Ryujiro? Miałem podejrzenia, kiedy Haru-chan nie pokazała się tam za sceną, jak się zgodziliśmy. Wyglądałoby na to, że Aoi i Haru wyszli ze sklepu razem. Co? O co ona tu mi mówi? Nie rozumiem. To chyba pomyłka. Pracowałem przy recepcji, znaczy przy kasie, stary. Widziałem ich. Wyszli przez główne drzwi razem. Ale Aoi jest w moim domu. Nie, nie ma. Dzwoniłem do niej i nie odpowiadała. Myślę, że głęboko gdzieś tam wiedziałem. Yutaro... wydostał te słowa. Padaszkę mówiłem, że Ryujiro znalazł dziewczynę. Miesiąc wstecz. To wtedy, kiedy Muko zaczęła przychodzić do sklepu. Co to Muko? Ostatnio spędzali wiele czasu razem. I w ogóle. Aoi często odwiedzała catnip z przyjacielem. Ryujiro jest wielkim fanem nowelek i gier, więc mieli bardzo intensywne konwersacje. Shinichi, pozbieraj się. Jebry! Miyuki? Aoi cię okłamała i złamała twoje plany, aby być z innym gościem. To wiemy na pewno. Nie ma dowodu, że właściwie zdradza. Zdradza? Mój wzrok zamarł. Może plotki były prawdziwe. Wykiwała mnie, zdradziła i teraz jest innym gościem. To nie może być prawdziwe. Twoje uczucia mogą poczekać, aż nauczysz się prawdy. Idziemy. Oślepiony przez rozpacz, głos Miyuki prowadzi mnie w tym roku. Trzymając się tej słabej nadziei, idziemy drogą. Pierwszy raz słyszę ten utwór. Co to jest? Ryujiro nie odbiera, więc to jedyne miejsce, o jakim mogę pomyśleć. On dzieli apartament tutaj z jednym z przyjaciel, który jest też modelem. To ich przebieralnia czy coś. Tu? Ta, jego przyjaciel jest bardzo popularny. Jezu, boję się, czuję się jak w horrorze teraz. Gramy, było wszystko spokojnie, super, a teraz tak, kurde. Widać, się zatrzymała i drzwi się otworzyły.
Hol jest cichy i bez życia. Poza nami oczywiście. Idziemy w holu, uważnie, aby nie zrobić odgłosu żadnego. Wtedy Taru zatrzymał się naprzeciwko drzwi. Apartament 804. Ty prowadzisz. Drzwi? Miał klucz do drzwi. Słuchaj uważnie, Shinichi. Nie jest za późno, wciąż możemy zawrócić. Na pewno tego chcesz? Chcę wierzyć Fawi. Jej słowa. Jej łzy. Kurwa. Nie jestem tak zdesperowany, aby w nią uwierzyć. Ale miał im rację. Jestem zazdrosny. Odmawiam puścić kobietę, którą kocham, aby mnie zdradzała z kimś innym. Wziąłem klucz od Yutaro. Jest zimny i ciężki na mojej skórze. Moje dłonie się trzęsą. Ale mimo odwrotu. Nieważne, co na mnie czeka za drzwiami, czy to zaakceptuję, czy jako rzeczywistość, czy nie, jaką tam znajdę. Dając całą moją nadzieję i strach w te klucze, dałem je w zamek. Powoli i cicho odwracam klucz. Powoli i cicho zamek się otworzył. Coś jak w horrorze. Wbijamy cicho do apartamentu. Co to tak? Ale biał, Boże! Odgłosy naszych stóp brzmią bardzo ogłuszająco. Wstrzymałem oddech, zaciskała się moja pierś i pozwoliłem, aby nogi mi niosły. Tutaj widzę Ryujiro noszący uniform szkolny, a jego penis wystaje spod spódniczki. Jest Aoi, która go ssa. Ale dziwka. Co? Nazywam rzeczą, jaką wiedziałem, że wszystko było czarne. Ty, i ja, i ona. Historia miłosna, plot twist. Miyuki wszystkich zabiła. Kapa. Co na? Gdzie jestem? Co to za ból, który czuję? Bicie serca? Jeśli tam inne takie rzeczy? Nie. To zwyczajny ból. Fizyczny ból. Fizyczny ból skąd? Moja dłoń? Moja dłoń jest otoczona bandażem. Jak się czujesz, Shinichi? Znalazłem Yutaro, który siedzi na krześle obok. Co na? Co tu robię? I co się stało w moim dłoń? Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, to że byłem w bardzo drogim takim budynku i... A, chyba miałeś zaciemnienie. Czy no, zemdleliśmy. Co? Zemdlałem? Nie, ludzie, znaczy w sensie, chodzi jakby, że zemdleliśmy, ale chodziło, że tak się wkurwiliśmy, że mieliśmy takie zaciemnienie, że nic nie pamiętamy. No, nie ludzie winił po tym, co się stało. Patrzyłem na moją dłoń. Moje kostki są całe zabandażowane. Co ja zrobiłem? O Boże, czy ja... Nie martw się o to. Yutaro potrząsnął głową lekko na nie. Ryujiro robi przerwę od bycia modelem, aż jego rany się wyleczą. To niewielka kara, ale to coś. To oznacza, że ja walnąłem go i to chyba ciężko, że aż zranił moją dłoń. To musiało być to, co się stało. Miyuki miał rację. Miała rację. Jestem bardziej zazdrosnym potworem, niż myślałem. Aoi? Co ja jej zrobiłem? Nic. Nic? Po tym, jak zaatakowałaś mojego brata, zapałem ciebie i trzymałem cię. W międzyczasie ona siedziała w rogu pokoju. Trzymała telefon w powietrzu, mówiąc coś przez cały czas. Coś o Bogu, albo plikach zapisu, nie wiem. Powtarzała to w kółko jak modlitwa. A! Mogę wyobrazić ją sobie robiącą to. Jakoś wątpię, że jej telefon przeszedł. Czmoczej. Gdzie jest teraz? No... Nie wiemy. Nie wiesz? Nazwano rzeczą, jaką wiedzieliśmy, że po prostu odeszła. Prawie jakby parowała w powietrzu. Ludzie nie wyparowują w powietrzu. Wiem to. Ale część mnie zastanawia się, czy... Może jest specjalnym wyjątkiem. Niemniej. Chcesz ją poszukać? Nie, dziękuję. Nie chcę widzieć jej ponownie. Nie po tym. Dobra, chyba ogarnąłeś się, więc idę. Przepraszam za kłopot. Jeżeli ktoś powinien przepraszać, to ja, stary. Nie, to nie twoja wina. Poważnie, nie bij siebie za to. Okej. Nara. Później. Yutaro pomachał i wyszedł. Jestem sam w pokoju.
A gdzie jest Miyuki? Padłem na łóżko i patrzę za okno. Księżyc wisi na pejzażu nieba. Na końcu, oj ja, żyliśmy w dwóch różnych światach. Chciałem być jej nowym bogiem, ale nie mogłem. A, tak. Czy ktokolwiek pamiętał, aby nakarmić Eru? Wyszedłem z łóżka i idę do pokoju. Światła są odpalone w sypialni. Idę do środka. Miyuki, nie wiedziałam, że tu jesteś. Czujesz się spokojniej? Znaczy, powiedziano mi, że się czujesz spokojniej. Tak, przepraszam za kłopot. Proszę, dlaczego są starzy przyjaciele? Cieszę się, że mogę czasem na siebie uważać. I miłe słowa są... Odrzucają teraz mój słaby... Niezadowolony nastrój. Gdzie Ru? Chciałem dać trochę mleka, ale podrapał mnie i uciekł na zewnątrz. Podrapał cię? W porządku? Jest okej. Okay. Chyba nie będzie śladu. Pokazała mi dłoń? Faktycznie głęboko weszło. To dziwne. Normalnie to dobry kot. Może już dłużej mnie nie lubi. Szkoda. Kochałam tego maluszka. Jej słowa rezonowały się w mojej klatce. Lepiej się czujesz? Boli tak bardzo. Nie ma możliwości, abym mógł się czuć dobrze na ten temat. Panie, to jedyny wybór, jaki miałem. Rzeczy nigdy nie będą inaczej, nie będą inne. Prawda, Miyuki? Proszę, powiedz mi, że mam rację. Nikt się nie wini za to, co się stało. Tak czy siak by się wydarzyło. To twój los. Co? Słyszałeś mnie. Los. I miłość. Jest wieczna. Jej szept stał się taką całą zagadką. Jej głos delikatnie wchodzi do mojego mózgu, a mój umysł stał się pusty. Jej włosy zaczęły się o mnie głaskać. Otoczyła mnie miękkimi ramionami. Mogę wyczuć jej zapach. Teraz chcę, aby została w tym ścisku i zapomnieć o wszystkim. Na zawsze i zawsze i zawsze. Pewnie teraz wlecą napisy końcowe. Ty, i ja, i ona. Historia miłosna, jednak nie. To już było. Aha, no tak, no to dobrze trafiłem. I tak się właśnie zakończyło. Sami wiecie, jaka gra. Ale teraz wczytamy i zostaniemy Saori, więc nie będzie miała oka... Kot się pokazał na górze. Jego chyba tam nigdy nie było. To o co chodzi. Może... Eru jest kotem odbiornika. A i powiedziała mi, że posiada moce przewidywania. Wiem, że powinienem prawdopodobnie wziąć to z gramą soli, ale w tym samym czasie Eru jest osobą, która mi pomogła znaleźć ją na tym dachu szkolnym. Sprawdziłem godzinę. 30 minut aż do pokazu. Ciężko ją podejrzewać, ale przynajmniej... Znaczy zastanawiało mnie ostatnie zachowanie. Dobra. Mój instynkt sprawił, że miałem akcję. Więc ukryłem się w tych krzakach. Faktem jest, że Oi nie zachowała się jak ona przez ostatnie kilka dni. Jej takie kolory całkowicie zniknęły. Po prostu przetrwała kolejny dzień od momentu do momentu. Chyba fizycznie jest chora, ale przypuszczałem. Ha! Odgłos drzwi otworzył się i sprawił, że aż mnie zatkało. Oi wyszła na zewnątrz, a jej twarz cała zrobieniona. Prosiła, aby została w domu i odpoczęła. I oto jest, łamiąc naszą obietnicę. Patrzy w dół na przypinkę kota w dłoni. Gdzie ona idzie? Jak wyszeptała? No, chodzi po ulicy w takim szoku lekkim. Znaczy, że jest chora, nie? Wciąż słyszę błaganie... Przepraszające błaganie w głosie Oi, w moich uszach. Przygryzając moje usta, zadecydowałem. Nie mogę tego olać. Wyszedłem z krzaków i za nią idę.
idzie jakby chodziła z głową w chmurach. Prawie jakby podążała za niewidzialnym sygnałem. Wyszła na drogę do szkoły i... udała się do sklepu? Idzie na zakupy, prawda? Pewnie nie ma leków na to przeziębienie. A może Eru potrzebuje mleka? A to! Może losowo potrzebuje użyć toalety. A może po prostu brakowało jabaleusów. Albo. Nie myślisz, że cię zdradza? Podejrzewasz Akebono-kun? Jest moim przyjacielem. Słowa brzmiały na fałszywe nawet dla mnie. Moja klatka zacisnęła się złością i winą. Oj, potrzebuję być uwierzony we wszystko. Pamiętałem, jak mnie łagała. Ale o co jej chodziło? Czy naprawdę by mnie tak zaszła tak daleko, by mnie wykiwać? Automatyczne drzwi się otworzyły znajomym utworem. O. Aoi-senpai, w porządku? To Haru-chan. Zapomniałem, że też tu pracuje. Natychmiastowo moje podejrzenia zastąpiły się. Oj, przyszła ją zobaczyć. Nie jest tu dla Yutaro. Nie zdradza mnie. Haru-chan, musimy się śpieszyć. Okej. Ale mi śpieszę, że ja trafiłem z tym głosem perfekcyjnie. Ten drugi czy trzeci odcinek, a ja jej dałem głos faceta, który się przebiera za kobietę. Ha, ha, ha. Zaśmiałem się do siebie. Oła, chyba się ugryzłem. Jak szli. I co, koniec? Ty, i ja, i ona. I co, poszliśmy do domu? Poszliśmy na występ? Po co chodzi? Poszedł na drogę, jak zachodziło słońce. Jeżeli będę biegł, wciąż dojdę na tą próbę. Naprawdę zszedłem z drogi, ale przynajmniej rozwiązałem to nieporozumienie. Gościu, jestem taki zażenowany, że zwątpiłem Aoi czy Yutaro. Oczywiście, wciąż chcę wiedzieć, dlaczego Aoi wyszła z domu. Tym bardziej, skoro zrobiła to za moimi plecami. Na pewno musi być dobry powód dla tego, prawda? Haru-chan jest w klubie teatralnym. Nie mogę wyrzucić możliwości, że ta dwójka z nich pracuje nad niespodzianką rodzinową dla mnie. Może będę udawać, że nic nie widziałem? Zakończenie będzie to samo. Dałem mój bilet i wszedłem na mroczną salę gimnastyczną. Próba miała się zacząć, ale większość siedzeń była pełna. Czekałem tylko, aż zasłona się podniesie. Shinichi, spóźniłeś się. No tak, wiem, coś się stało. Aoi też nie ma. Coś nie tak z nią? Jeżeli Miyuki jest podejrzana, to chyba powinienem olać to, co widziałem. Czuję się chora dziś. Hmm? Czy to część tej niespodzianki rodzinowej? W szoku zadzwoniłem do pustego domu. Wiem, że jej tam nie ma, więc nikt nie odpowie. Szliśmy cicho w pomrocznej drodze. Miyuki odrzuciła występ, aby mnie stąd wyciągnąć. Jest tak śmiertelnie poważna, że nie czuję się prawidłowo, by zrobić żart. Coś mi mówi, że nie ma tu niespodzianki rodzinowej. Wróciliśmy na drogę, którą tu przyszedłem. Nareszcie pojawiliśmy się przed rodzinnym sklepem Yutaro. Może Miyuki miała tą samą pomyłkę na temat Yutaro i Aoi? Jeżeli tak, to pewnie wejdę do środka i to wyjaśnimy. Słuchaj, a być szczerym, wpadłem tutaj przed występem. Aoi miała leżeć w łóżku z gorączką, ale widziałem, jak wyszła z domu. Myślałem, że może mnie zdradza. Ale to było nieporozumienie. Wiesz, znasz tą Haru-chan dziewczynę z klubu, ona... A wiem, Haru, tak. On jest problemem. Aoi odrzuciła jego randkę z tobą, po to, by zobaczyć się z innym gościem. Miyuki dała mi zimną, ciężką rzeczywistość w moją twarz. Tak mnie zatkało, że nie wiedziała, że chciałbym dać moją głowę w piasek. Może pracuję nad niespodzianką rodzinową dla mnie. No wiesz, taka mała zabawa. Hmm? Apartament jest pusty. Z tym całym takim wyglądem nie mogę wyobrazić sobie, by żył tutaj uczeń. Albo to, albo nikogo tu nie ma. Kogo nie ma w łazience i nikogo w fannie. I butów przy drzwiach też nie ma. Więc tu nie przyszli? Nie, na pewno było. Panna jest mokra i woda... kran jest wciąż ciepły.
Ryujiro wyszedł ze sklepu Soi. Wtedy w pewnym czasie ktoś tu wziął prysznic. To tylko okoliczne dowody. Pewnie, na razie. Nie mamy konkretnego dowodu. Gitaro, to wciąż jest okej dla ciebie, bym się rozejrzał? Cokolwiek chcesz robić, stary. Skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie boję. Ale może jest szansa, że znajdę dowód jej niewinności. Pokiwałem cicho na tak. Nie chcę patrzeć. Nie chcę znaleźć niczego. Ale ignoruję głos, który mi krzyczy w głowie i kopię tak czy srak. Prawie jakbym był ciągnięty przez niewidzialną siłę. Miyuki! Miyuki cofnęła się, a ja zapałem ją w moje ramiona. Co jest? Oni, tam. Miyuki wskazała na... Znaczy, nie aż ty, patrz tam. Miyuki wskazała na śmietnik przy łóżku. Cokolwiek tam jest, wystarczyło, aby jej nogi zniknęły. Co, perswartywa? Moja wizja się zamazała też. Ten tylko mógł ja zemdleć. Shinichi! No dalej. Z Miyuki w moich ramionach moje dłonie są pełne. Więc Yutaro zamiast mnie podbija do kosza. O Jezu! Zawarczał. Co to Znaczy, co tam jest? Co tam jest? Hej, Yutaro, powiedz mi, co tam jest! To są mi walnęło prosto w jaja. Paczka była otwarta, ale... jest nieużyta. Słuchajcie, wiem, że to jest zły żart na to, ale... chyba to by było... Czekajcie. Dobra, przypomnijmy sobie zdanie. To prezerwatywy, a nieużyte. To po chuj mu to było. Dziękuję. Dziękuję za brapa. Dobra, to był taki głupi żart, ale dobra. To był gwóźdź w trumnie. Ostateczny cios, jaki potrzebowałem. Ból w moich stópach był odległy, ale czuję się, jakby to wydarzyło się w innym świecie. Shinichi, wytrzymaj. Jak się ogarnęła, tym razem Miyuki otoczyła ramiona dookoła mnie. Nie zawsze chcemy się poddawać, po prostu możemy ich użyć teraz my. Znaczy, nie mamy dowodu, że ona... Oj, definitywnie tu była. Powoli dotarłem do tej rzeczy, na którą wstanąłem. Moje palce się trzęsły i były puste. Ledwo to podniosłem. Oj, mnie zdradza. Leżała na podłodze. To jest przypinka. Co? Pytanie. Uśmiechnęła się jasno do mnie. Czy jest coś, co chcesz tak naprawdę bardzo? Ale co? Chcesz dostać coś na prezent? Jak kiedy dałeś mi przypinkę? Oj, wyjęła przypinkę z kieszeni. No, chyba wyglądała jak to, co ją dałem. Zawsze mówiła, że dobrze się nią zajmuje. Ale to naprawdę ta sama? Co? Czemu tak nagle o tym mówisz? To nic, chcę wiedzieć więcej o tobie. A, rozumiem. To trochę ciężko odpowiedzieć tak od razu. Pomyśl długo i ciężko. Musi być coś, czego chcesz. Zobaczyć ciebie nago. Zobaczmy. Mam taki żart w głowie. Ktoś, kogo kocham na zawsze, tak przypuszczam? Ktoś, kto by mnie kochał na zawsze. Oj, się zrumieniła. To brzmi dobrze dla mnie też. No to chcę taki prezent. Dała pauzę i przekręciła głowę. To nie prezent. Nie mam czegoś jeszcze? Jak mówiłem, ciężko wymyślić coś, kiedy mnie tak dajesz w... Jakby ja ciebie zapytał, czego chcesz. Wow. Cofnąłem się, ale oj się przytuliła. Oj, chcesz niczego. Oj, po prostu cię kocha tak bardzo. O, nie potrzebuję niczego więcej. Patrzyła na mnie z miłością w jej oczach. Słońce zachodziło na mnie. Kręcił się w głowie. Mój mózg też walczy w mojej głowie. Być może się zatraciłem. Oj, cię kocha. Oto jej dłoń jedzie po tyle moich pleców. Zróbmy.
Złapał mnie za dupę. Seks. Nagle mój telefon wibrował. Bogu teraz, dzięki. Sorry. Odepchnąłem ją i wyjąłem telefon. To e-mail od Miyuki. I gdyby Oi wiedziała, co tu pisze, to wszystko by się załamało. Shinichi? Przepraszam, Miyuki chce mnie zobaczyć. A co z twoim prezentem? Daj mi cokolwiek. Daj mi coś, co ty chcesz. Coś, co ja bym chciała? Tak raczej nara. I z tym wybiłem na drabinę. Nade mną nareszcie słyszę, jak transmituje. Ocalony przez Miyuki. Natychmiastowe drzwi się zamknęły. Moje kręcenie w głowie na mnie nadeszło. Shinichi w porządku? Miyuki. Miyuki musiała mnie oglądać przez ten cały czas. Delikatnie pogłaskała. Przepraszam za to. Kiedykolwiek mnie dotyka, czuję się taki... Wspomnienie jej uśmiechu sprawia, że chce mi się rzygać. Kiedy dała ramiona dookoła mnie, aż mi jej ciarki przeszły. Po tym wszystkim wiem, co robiła z tymi dłońmi. Użyła ich, aby dotykać innego gościa. Weź to na luzie, okej? Dziękuję. Miyuki mnie... pochwaliła... Uspokoiła i... Oczyściła burdel, który zrobiłem. Bez niej na pewno byłbym w gównie. Nie zostałem twój e-mail. O czym chciałaś pogadać? Znalazłaś... Ustaliłaś, jak zdobyła kolejną z tych? Wyciągnąłem przypinkę z kieszeni. To dowód, że mnie zdradziła. A wciąż jakoś ma prawie identyczną przypinkę. Potwierdziłam to w sklepie. Te przypinki były jedyne w swoim rodzaju. Oi pokazała się, by kupić jedną tego samego dnia, kiedy je dano na nowo. A więc mamy zagadkę rozwiązaną. Ogarnąłem to moje kręcenie się w głowie. Okej, namyśliłem się. Wiesz, jaki mam pomysł? Zróbmy to. Co? Chcecie ją zabić? Ty i mnie i ją. Historię miłosną. Aoi wa... Ja serio... Dziwna ścieżka, nie żeby coś. Game no heroin na no. O, jest opcją romantyczną. Tylko postacią 2D. Bez duszy, bez substancji, bez rodziny, bez przyjaciół, bez rodzin. Nic. A masz rodzinę. I ty przyszedłeś nagle. I dałeś mi wszystko. Dziękuję, Shinichi. Arigato. Jak się okaże, że robi mi loda czy inne gówno, to... Nagle zdjęła mi opaskę z oczu. Przede mną było ciasto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shinichi. Happy birthday to you. Słyszę, że jest tutaj mój ten. Yutaro, więc gra... No, jest spoko. Te dziewczyny to walić. Mój ziomek jest, to mi wystarcza. Shinichi! I Roman! Mata hitotsu otoko no kaidan o nobotta na! Ale przynajmniej znowu widzimy... Miyuki. W kaszołowych ubraniach. Trzeciwych rodzin, Shinichi, mój gościu. Zrobiłeś kolejny... prawdziwy krok, aby być gościem. Prawdziwym mężczyzną. Jak teraz jesteś stary? A, zapomniałem. Tak samo dla ciebie, geniuszu. Taki sam i mam tyle lat, co ty, geniuszu. Bengi-jo, 18-sai na no? Ale legalny jesteś od 18. Jak to legalnie, co? Hora, dobra, nie ma więcej Sheniganów. Shinichi? Będzie uchroćnie, Shinichi. Ło, spójrzcie na rozmiar tej rzeczy. Miyuki dała mi gigantyczny bukiet kwiatów. Mogę poczuć lilię stąd. Naprawdę dała bardzo wiele rzeczy dla mnie? Ale nie zrozumiałem, że przygotowała taki wielki, przemyślany prezent. To naprawdę będzie niesamowita impreza. Ogarniając moje emocje, wymusiłem się, by przemówić. Dziękuję każdemu. O nie, dziękuj nam jeszcze. Teraz to czas na twoje prezenty. Kto powinien być pierwszy? Może ty, Aoi? Aoi wystrzeliła w powietrze i pobiegła na hol. Wróciła, niosąc wielkie, ciężkie pudełko. Niosąc to całą wolą, pudełko ledwo się rusza.
No, gościu, pomóż jej. Znaczy nie ty, tylko ten drugi. Może ja powinienem Nie potrzeby. To jest mój prezent dla Shinichi. Upsi. Oj, w porządku. Oj, spaliło. Pudełko się potworzyło, ujawniając zawartość. Jabalej. To zdrowe. To twój prezent rodzinowy? Oj, podbiła do kuchni i otworzyła lodówkę. To cud pomidorowy. No pewka. Co ty z tym zrobisz? Wywalę. Znaczy, co było? Znaczy, co zrobiłaś ze wszystkimi rzeczami z lodówki? Wywaliłam. To co Oi lubi? Więc raz Oi daje to się nie przyjmu. Lubisz to? Tak, dziękuję. Wyglądało na to, że będę miał wiele witamin od dziś. Będziesz chory pijąc to. Lepiej bym robiła lunch dla ciebie. Własnoręcznie robione lunchy od twojej przyjaciółki z dzieciństwa? Ty głupcze! Jadłeś z nimi, czyż nie? Jadłeś! Ja też! Obydwoje mieliście lunch? Obydwoje mieliście lunch? Super, jak fajnie! Jak ty popularny jesteś, a ja zazdrosny! Co za marzenie! Co za cholerny normi! Umrzyj, normi! Ogarnij się, Yutaro. Sony-san. Mnie lekceważy. To dziwne, nie rozumiem. Dlaczego jej odrzucenie sprawia, że moje marzenie jest takie radosne? Może jesteś masochistą? Wygląda na szczęśliwego. Jestem prawie pod wrażeniem. Dobra, wystarczy tego nabijania się. Miyuki zamachnęła włosami. Przejdźmy do biznesu. Do biznesu. To fraza kodowa. O ja pierdolę, co oni zrobią? Yutaro się... No nie użyję ją teraz... Przepraszam, kurwa, ale dobra. Yutaro się napiął też. Próbuje mieć prostą twarz. To chyba moja kolej, a? Aha. Szczęśliwych rodzin! Nagle Yutaro dał prezent. Dwili? No, to bardzo ultra rzadka, super specjalna edycja. Lepiej nie odcenzurowana. Mieliście problemy z policją. Yutaro się zaśmiał dziwnie. To będzie jej zdjęcie, nie? Oi chyba nie zważyła. Możemy zobaczyć to? O, pewnie, tylko daj ogarnę skądś odtwarzacz. Możemy to oglądać jedząc ciasto. Oi podniosła dłoń w sufit. A prezent Miyuki? Ja? Zobaczmy. Sahawa mój na koniec. Koniec? I nagle dzwonek zadzwonił. O, jest tutaj. Pójdę po niego. Yutaro wybiegł do sypialni. Salonu. Kto? O, nie mówiliśmy ci. Zaprosiliśmy jeszcze jedną osobę. Haru-chan. Kolejny gość? No wiesz, jak Yutaro powiedział, że ma dziewczynę? Wyobrażono? Tak myślałem też. Więc poprosiłem, by ją zaprosił i... Jest prawdziwa? Przepraszam za spóźnienie. Oj, zamarła, ale jestem w szoku. Po tym wszystkim prawdopodobnie rozpoznała ten głos. Dziękuję, że czekaliście. Pozwólcie mi przedstawić moją dziewczynę, Haru! Brałem go. O, Jezus. O, Boże, moje serce, ja pierdzielę. O. Przepraszam, ale była taka totalna powaga, że musiałem to jakoś po prostu rozładować, nie? Miły was poznać każdego. Nazywam się Haru. Dziękuję, że mi tu macie. Haru Rujiro wyszeptał sobą. Bratwu Yutaro. Miyuki też się tu napięła? Aoi sekretnie się boi. Napięcie wisi w powietrzu. Aoi, znasz ją? O, to zabawne. Czy ona nie pomogła ci wybrać mleka dla Erów w sklepie? A tak, to w
wszystko. Już, nie patrzmy na małe detale. Czemu nie weźmiemy trochę ciasta? Piątka z nas usiadła przy stole i jemy ciasto. Ai usiadła obok Ryujiro. Nikt nie mówi słowa. Trochę po trochu ciacho wyparowało. Ai wciąż jest w panice. Wciąż patrzy po całym pokoju. Ledwo mogę wyprzeć wrażenie pośpiechu na coś. Szczęśliwych urodzin. Nie mogąc zdjąć napięcia w pokoju, Ryujiro wstała z krzesła. Powiedzieliśmy, aby to wyćwiczył na większą korzyść, ale jego głos się zatrząsł tak słabo, że nie wiem, jak on w ogóle trzyma się w klubie teatralnym. To nam pomaga? Ale to ten film nie będzie z nim? Nie rozumiem. To mój prezent dla ciebie. Ryujiro dał mi małe pudełko. Chciałem bez mówienia, dziękuję. Otworzyłem powoli, aby sprawić, że ona się będzie pociła. Wow! To przypinka, którą dałem Oi! Oi zaczęła szukać swojej kieszeni. Ale to, które mi dałeś, jest tut! Opuściłaś to w moim pokoju. Ekspresja Oi się zasztywniła. Jej oczy się rozszerzyły, jak ktoś, kto dopiero był pchnięty z klifu. To dokładnie... To chciałem zobaczyć na jej twarzy. Ale dopiero zaczynamy. To dziwne. Myślałem, że była własnoręcznie robiona i jedyna w swoim rodzaju. Nie, Oi by nigdy jej nie opuściła. To prezent ciebie. Oi zawsze się dobrze tym zajmowała. Kłamiesz, czyż nie? Miyuki, Oi by nigdy. Gadałam ze sklepikarzem. Na dzień twojego występu, znaczy na ogólnie występu, poszłaś do sklepu, cała w gorączce i kupiłaś taką samą przypinkę. Zgubiłaś ją, więc poczęłaś podmianki. Czy to nieprawda? Oj, by tego nie zrobiła! O, i sprzedawca też mi powiedział, że chodziłaś tam bardzo często z Haru-chan. No ale... To twoja szansa, by przeprosić. Miyuki użyła przyjacielskiej rady, znaczy takiego tonu głosu. Jeżeli powiesz prawdę, to Shinichi ci na pewno wybaczy. I zupełnie przypadkowo w tym momencie Yutaro się nazywał? Yutaro odpali film po tych przeprosinach. Ale Oi, nie kłamie! To mój skarb! Oi, bo nigdy go nie skupiła! To przyznaj się, że tam byłaś, tak? Przyznajesz się. Poszłaś do pokoju Haru. Poszłaś do pokoju Haru, tak? Pokój Haru, no... Jej głos był ledwo szeptem. Jej usta się trzęsły i była cicho. Yutaro! Już to robię. Prezent Yutaro siedzi w odtwarzaczu. Nacisnął przycisk play i światła się zapaliły z... Co to kurwa jest? Jak ledwo widzę? Kamera bezpieczeństwa ze sklepu. Sklep się ledwo świeci i nie było innych klientów. A za tą ladą Ryujiro i Aoi się przytulają. W którym miejscu tu jest Aoi? Przecież ona nie ma takiej koszuli zielonej. To nie może się dziać. Wtedy kamera się zoomuje i nagranie jest bardziej rozmazane. Pokazuje Ryujiro i Aoi całujących się. W kółko i w kółko. Znalazłem to w naszych kamerach bezpieczeństwa. Powiedz mi, Oi. Wyglądało na to, że jestem zazdrosnym potworem. Jakbym walczył z rządzą rozwalenia telewizora, zmusiłem się, by przemówić spokojnie. Ty jesteśmy chłopakiem i dlaczego, czyż nie? Nie za czego go pocałowałaś. Jesteś moją dziewczyną, czyż nie? Powiedziałaś mi, by ci zaufać, czyż nie? I płakałaś i w ogóle? Co to było? Udawanie? Próbowałem ciężko. Próbowałem cię zaakceptować. Próbowałem ci zaufać. Ale jak ty się czujesz na mój temat? Co ci chodziło po głowie, kiedy sam ułowałaś go? Oj, cię kocha. Oj, kocha cię tak bardzo, dlatego ja... Zamknij ryj! Nie mogę tego snić już dłużej. Rzuciłem się na nią. Znaczy, rzuciłem tym na nią. Nie próbowała uniknąć. Walnęło je w twarz i spadło pod jej stopy. To niesamowity skarb! Jestem pod wrażeniem! Kochasz mnie tak bardzo, że jebałaś innego gościa?
to kondom, który znaleźliśmy w koszu. No to równie dobrze to mógł być równie dobrze inny kondom, ale okej. Okay. Znalazłem to na dzień próby, kiedy weszliśmy do pokoju Ryujiro. Wiedziałeś? Wszystko. Wiedziałem, że Haru jest bratem Yutaro. Wiedziałem, że byłaś sama. Byliście sami w apartamencie. Ale mam głupiego. Przepraszam, ale czemu gościu ma problem... Znaczy dobrze, że ma problemy do niej, ale czemu nie mamy problemów do tego gościa? Ale udawałem głupiego. Ten cały czas udawałem, że wszystko jest okej. Okay. Wstrzymałem moje uczucia i grałem część szczęśliwego chłopaka. Bycie dookoła ciebie sprawiało, że czułem się chory. Rzygałem wiele razy. Wspierało mi się na wymioty za każdym razem, jak pytałaś o seks. Ale wytrzymałem to. Powiedziałem sobie, że zacisnę zęby i to zniosę. Ale mógł ci dorzucić twarz właśnie teraz, właśnie tutaj. Moja miłość dla Oi odeszła. Moje racjonalne myślenie też. Wszystko, co zostało, to nienawiść. I żądza rewanżu. Chyba tak myślałem. A wciąż czuję złość we mnie w środku. Więc co zrobisz? Co robiłaś? Zdradziłaś naszą randkę, a być sama z innym gościem, tak? Więc co ty kurwa robiłaś? Chciałem ci uwierzyć, naprawdę chciałem. Dlaczego zdradziłaś mnie jak to? Zadam ci pytanie, Oi! To cel Oi. Bo co? Bóg mi powiedział, aby to zrobić. Ty i twój jebany Bóg! Nie przestań! Zanim mogłem się rzucić, Ryujiro wskoczył pomiędzy nami. Proszę przestań. Pracowałam z tą paradą, jak prosiłeś. To moja wina. Nie powinien się temu poddać. Więc proszę, puść ją. Więc nie bałeś się z nią? Nie bałeś się ją, prawda? Mówiłem ci, że tak nie było. W połowie Oi zmieniła zdanie. Powiedziała, że kochała cię tak bardzo, więc my... Nie... I nie zrobiłeś tego? Po tym, jak już rozłożyłeś kondoma? Tak było. Ho, to miłość dla ciebie. Jestem taki wstrząśnięty, że mogłem płakać. Nie kupuję tego bullshitu. Walnąłem ją pięścią w stół. A to jest zabawne, bo nawet nie czuję bólu. Bądź szczery ze mną. Wy goście jebaliście się bez niego, czyż nie? Najpierw ty staliście się nawzajem. I kiedy doszło, aby trzeba było to włożyć, byłeś jakby... O, Aoi chce to zrobić na sucho. Czy nie tak powiedziała? W sensie bez kondoma. Myślisz, że mógł wierzyć, że wasza dwójka poszła tak daleko, by przestać po otwarciu kondoma? Nikt na zdrowym umyśle by tego nie zrobił, nie uwierzył w to. Nikt nie argumentuje. Pewnie, ponieważ nikt nie może. To było niedorzeczne. Moje boki aż wyszły w orbitę, w sensie tak mnie ze śmiechu. Też płaczę. Czy to łzy frustracji, czy smutku? A może szczęśliwe? Jebry! Znikąd Oi wyciągnęła telefon i podniosła go w powietrze. Proszę, proszę! Proszę odbierz! Oi Maglicz, Oi zjebała! Oi nie chcę złego zakończenia! Proszę, pozwól mi wczytać safe! Pozwól mi spróbować ponownie! Proszę, Boże! Boże! Czemu nie odpowiadasz? Wyjąłem od niej telefon z dłoni. Zamknij japę! Ekran pokazywał, jak dzwoniła do Boga. Zdradzałaś mnie, ponieważ Bóg ci powiedział? To bullshit! Palnąłem jej telefonem w ziemię. Ekran się rozwalił. Oj, patrzyła na niego. Jest jedna rzecz, którą od niej teraz chcę. Wypierdalaj z mojego domu. Nie mogę tego znieść. Wypierdalaj. Oj, dokonała swojego wyboru. Oj, zawiesiła głowę i powiedziała do siebie. Już dłużej nie miałem energii, aby ją poprawiać. Tam masz drzwi. Wypierdalaj. Skończyliśmy. Nazwijmy to nocą. Czy końcem dnia. Jego głos odbił się echem w tym ciężkim pokoju. Weźmy dzień, aby się ogarnąć i wtedy... Ryujiro! Ryujiro zapadł cicho. Dalej, Sone-san. Chodźmy do domu. Ale co z Aoi?
Nie martwcie się. Zapomnijcie o mnie. Tak idzie historia. Słyszeliście ją. Nie jest naszym zmartwieniem. Nie traci mojego czasu, aby czuł się przykro na jej temat. Shinichi. Bye bye. O, czekaj! Prawie zapomniałem. Wbiłem na górę po schodach. Tymczasowo trzymałem Eru na drugim piętrze, aby Miyuki nie miała ataku alergii. Delikatnie go podniosłem. Tutaj mówimy sobie do zobaczenia, stary. Zaskakująco, Eru nie zareagował. Oj! Będziesz na niego uważała, czyż nie? Oj, pokiwał go na tak, będąc przygotowana na to. Znaczy, jak była przygotowana. Dałem Eru na ziemię. Kod odbiornikowy spojrzał na mnie tylko raz. Odwróciłem mój wzrok. Nocne niebo wciąż było zimne. Nocne niebo pokazywało cień Aoi na ziemi z lamp przydrożnych. Cały świat był dla nas cichy. Jego wszystkie hałasy były wciągnięte do innego wymiaru. No to nara. I to część, gdzie zamknąłem drzwi i zamknąłem zamek. Ale jak już chciałem je podciągnąć, Aoi poniosła dłoń w powietrze. Jej wzrok był pusty jak zawsze. Miałem uczucie, że naprawdę na mnie patrzy. Shinichi, Aoi no save data wa. Plik Aoi wyparował. To będzie koniec. Aoi naprawdę cieszyła się być twoją przyjaciółką. Ja cieszę się, że narodziła się w tym świecie. Nawet jeżeli każdą mnie zapomni. Ty będziesz pamiętał, prawda? Ja i moi widzowie na pewno. Jej słowa czuły się, jakby były jakąś klątwą. Nie jestem postacią z gry wideo. Nie mogę zresetować moich wspomnień i zacząć ponownie. Ale zanim moje emocje miały kształt, zamknąłem drzwi. To koniec. Nie muszę rozpaczać nad zdradą mojej dziewczyny już dłużej. Mam mój rewanż i mam satysfakcję. Przynajmniej to koniec. Wszystko. Cofnąłem się do domu na trzęsących się nogach. Shinichi. Miyuki? Nie wiedziałem, że wciąż tu jesteś. A kto? Wypuściłeś Aoi z mieszkania, to gdzie mają być? Wyparowali przez okno? Myślałem, że salon był pusty. A wciąż tu była, czekając na mnie. Czujesz się lepiej? Aha, i będzie teraz napis końcowy, tak? Konwersacja z tej... klatek, ale w naszym mieszkaniu. Dobra, teraz musimy usłyszeć całą prawdę. Ciekawe, czy menu się znowu zmieniło. Przynajmniej wiemy, że obydwie dziewczyny wiedzą o tym, że gra jest grą. Może zawsze wiedziały. Po prostu bądź ze mną szczera. Powiedz mi prawdziwy powód... Prawdziwy powód, dla którego mnie zdradziłaś. Proszę, pomóż mi zrozumieć. Wiem, że to ohydne, ale mam desperację. Kocham ją tak bardzo, nie mogę tego po prostu olać. Czy straciła we mnie zainteresowanie? Czy Rujiro naprawdę był taki dobry w łóżku? Chcę wyjaśnienia, nie obchodzi mnie jakie jest. Chcę zrozumieć czemu. Oj, spojrzała na nie pusto, w taki sam sposób jak zawsze. Proszę pokazać prywatnie. Powiedziała cicho. Wyglądałoby na wierzchu, że to było normalne. Ale wiem, że czuję się pokonana. Goście? Okej. Miyuki była w ciszy, a Ryutaro powiedział za nią. Dalej, Rujiro, idziemy. Susuki-senpai, nieco powiedzieć, ale ja... Nie chcę tego słuchać. No okej, ale uwierz mi. Tak, byliśmy w pokoju, a przyrzekam. Oj, wyszła po... Zanim cokolwiek się stało, szczerze ja... Jestem pewna, że nie przestała cię kochać, Susuki-senpai. Ryujiro. Ryutaro delikatnie dał dłoń na trzęsące się ramienie Rujiro. Idziemy. Bracia Akebono wyszli z salonu. Teraz tylko ja, Aoi i Miyuki. Jak sekundy tykały, powoli w ogóle. Miyuki, proszę. Okej. Zostawiam waszą dwójkę, ale coś mi obiecaj. Nie rób niczego szalonego. Nie będzie tak. Miyuki ciężko westchnęła. Też obiecałam sobie coś wtedy.
że każdy robi pomyłki i może my wybaczać i zapominać za pierwszym razem. Ale za wedle słowa lepiej, aby nie było drugiego razu. Miłość jest wieczna, nie zrujnuj tego. Co? Widzimy się później. Ale ona wstała! Miłki już raz w spokoju. Na nieszczęście nie jestem w nastroju, by wierzyć w wieczną miłość. Okej, okay, poszli. To ja, Yaoi teraz, sami w salonie. Jej oczy były jak... źródło, nie? Prawie jakby cała jej nadzieja była zmiażdżona z jej telefonem. Wziąłem głęboki oddech, by się ogarnąć. I pod bliżej podszedłem do Oi. Proszę, powiedz mi. Dlaczego mnie zdradziłaś? To jest opcją romantyczną. Bóg stworzył mnie jako postać w tej grze. Zamknij ryj! Zanim się zatrzymałem, krzyknąłem na nią. Mam dość tego bullshitu o grach. Ale to prawda. Jej spojrzenie było konkretne. Bóg jest prawdziwy. Bóg to koncept. Amalgacja każdego... Każdej możliwej... Co? To jest każdy możliwy... Miłość... Kurwa. Jest podsumowaniem tej możliwej opcji romansowej i każdego możliwego świata. Abstrakcja. Oj, to manifestacja tego Boga. Awatar wyciągnięty z masywnej bazy danych i zoptymalizowany perfekcyjnie do tego świata. Tylko z jednym celem. Aby zdobyć tak wielu protagonistów, jak to możliwe. Co? I zdobyć wszystkie eventy CG. To ścieżka Aoi, na której jesteś. Także służy jako ścieżkę za ścieżkę Shinichiego dla Boga. Rzucasz mi wyzwanie? Bogu? Bogu teraz! Rzucasz mi wyzwanie? Kiedy Bóg zdobędzie wszystkie sceny seksu z Shinichim? Znaczy seks. To ścieżka Shinichiego będzie zakończona. Bez nowych CG istnienie Aoi będzie bez znaczenia. Moja bateria padnie i mój sygnał nie dojdzie. Więc nie zapiszę gry i Aoi wyparuje. Więc Aoi zaczęła grać ścieżkę Haru. Dlatego Aoi cię zdradziła. Jej ekspresja się nie zmieniła w ogóle. Naprawdę mówi to, jakby to była najbardziej normalna rzecz na świecie. Jakby czytała to ze skryptu. Ale tutaj mówimy sobie do zobaczenia. Cicho się odwróciła. I nagle wyszła. Jej odgłosy stóp były coraz cichsze. Zajebiste wybory. Naprawdę, zajebiste wybory. Ja chciałem tylko ten odcinek zakończyć na szybko, aby mi jeszcze dajcie 25 wyborów. To wszystko kłamstwa, czyż nie? Moje usta się ruszyły same. Nigdy mnie nie kochałaś. Chciałaś tylko CG. Nie zdradziłaś mnie bez przemyślenia. I nagle twarz Aoi się przełączyła w smutek. Szczere emocje wyszły z jej oczu. Oj się zdradziła. I zrobiła wiele okropnych rzeczy. Kłamałam, trzymam sekrety. Ale... Proszę, uwierz mi w tą jedną rzecz. Shinichi, ty jesteś... pierwszą osobą, w której Aoi się zakochała. Więc Aoi próbowała nie stracić naszych wspólnie razem. Oj, nie chciała zaczynać od nowa. Jak mogę odrzucić prawdę z fałszywości? Odróżnić prawdę z fałszywości? Jak mogę rozróżnić fakt od fikcji? Nie wiem, ale... Jeżeli mam wierzyć, że jej łzy są fałszywe... To lepiej, żebym sam stąd wyszedł. Więc to jest powód, dla którego mnie zdradziłaś, ha? A poza tym... Oj, nie mogę przez to przyjść. Oj, kochała cię za bardzo. Dlaczego to ukryłaś? Dlaczego mi powiedziałaś? Ponieważ byś mnie znienawidził. Nie, nie byłoby tak. Byłoby. Oj, się uśmiechnęła smutno. Prawie jakby mnie przejrzała. Oj, to awatar Boga. Moje wspomnienia mają synchronizację z nim, więc... Oj, ma wspomnienia z innych światów, z fizycznej, innej fizycznej formy. Inne światy? Oj, była zmieniona w niezliczoną ilość innych dziewczyn. I zebrała wiele ścieżek od Boga. Wiele CG, Boże, co mi się... Oj, kocha pranie grubych penisów. Wiele z nich naraz.
A miała też seks z dziewczynami. Brzydkimi nerdami. I staruchami. Co? Te jego słowa to akurat nie jest. Na co to znaczy? Prepubescent? Prepubescent. Czy coś śmierdzącymi? Przezwczesnymi? Dziecko w wieku poprzedzającym dojrzewanie. I z dziećmi. I psami. Oj, może brać to głęboko do ust albo głęboko w dupę. Ja kocha. Seks. Przepraszam, kurwa. Nie, przepraszam, jak, o czym, o, co to jest speed thrusting? Przypieczanie? Nie, przepraszam. Aha, lubi trójkąty? A to znaczy skat teraz? Aha. Gówno też... Takim rodzajem dziewczyny jestem. Oj, może mieć wiele form, ale się nie zmienia. I też nie lubisz takich dziewczyn. Nigdy by ci nie pasowało spanie ze mną. To nieprawda. Znaczy to nieprawda, to prawda. Są inne ścieżki jak to. Więc to game over dla mnie. Nie! Mogę poczuć, jak mój głos się łamie. Ale to mój los. Muszę to powiedzieć. Nie ma takich rzeczy jak game over. Nie ma zapisywania czy ładowania. Mamy jedno życie i to tyle. Ale dlatego zakochujemy się tak pasjonowo. Nie możesz nadpisać swoich pomyłek w prawdziwym życiu, jak możesz w grze wideo. Ale w zamian twoje prawdziwe życie idzie dalej. Możesz zaczynać tak wiele razy, jak chcesz. Tak było? Czy naprawdę możesz zacząć od nowa? Mam decyzję do zrobienia. To leje w całą moją godność. I zmieni to, kim jestem jako osoba. Ale zrobię to dla niej, dla miłości. Nieważne, jak wiele razy zjebię albo będę zraniony. Zostajemy razem. I tak cicho wyjąłem mój telefon. I zadzwoniłem do Boga. Zadzwoni do mnie Susuki-senpai. Ej, potrzebuję przysługi. Miej seks ze mną. Miej seks ze mną, Haru-chan. Co się stało? Co Susuki? Ej, potrzebuję mieć seks z tobą. Głos był taki szczery, że nie może argumentować. Nie, co się dzieje? Więc moja jedyna opcja, aby zrobić jak prosisz. A najpierw chcę ci powiedzieć, jak się czuję. Kocham cię, Saoi-senpai. Naprawdę cię lubię, szalenie. I wiem, że kochasz Susukiego. Kiedykolwiek byłeś... Jesteś ze mną? Wiem, że myślisz o nim. Ale nic z tego nie ma znaczenia. Zrobię, co chcesz, cokolwiek dla ciebie, Oi. Wszystko, co cię usatysfakcjonuje. Więc proszę. Proszę, odbierz moje dziewictwo. Naprawdę tym razem. Podłoga się zatrzęsła. Oi... Zrobiła krok do tyłu, bez wagi, jakby zanikała. Nie płacz. Oj, sprawi, że poczujesz się lepiej. Proszę. Drzwi się zamknęły. Cisza zapadła. Leżąc w mrocznym pokoju, otworzyłem moje oczy. Nie mogę spać. Zamknij japę, Eru. Eru? Gdzieś, skądś ty, kiedy tu się wziąłeś? Pana zamknięcie go na górze, że mi uknęła alergii. Czy on uciekł, kiedy Oi otworzyła drzwi? Prawie jakby się teleportował. Miał czy słodko na mnie. Poniosłem go i zamknąłem oczy, trzymając go ciepło w ramionach. Bóg jest prawdziwy. Nie wierzę w to. Ale wierzę w nią. Muszę mieć zły przypadek mózgu gracza. Kocham Oi. Ale Oi jest opcją romansową w grze wideo. Musi mieć seks albo wyparuje. Więc zadzwoniłem po Ryujirego. I powiedziałem Oi, aby go jebała. To moja jedyna opcja. Nie mam innego wyboru. Czas po prostu mija. Może mogę zasnąć i zapomnieć o wszystkim? Słyszę ich w salonie.
To przechodzi poza mój racjonalny umysł i przeszywa me serce. Natychmiastowo zaczyna się moja złość budować. Wstałem z kanapy i idę do źródła jęków i wychodzę z salonu. Muszę to zrobić, by zostać całej. Muszę zrobić to dla mojej przyszłości. W mojej głowie to rozumiem, ale to nie jest takie proste. Znaczy, oj, ma seks z innym gościem właśnie w tej chwili. Jej cipa jest mokra, jęczy i liże jego penisa. Nie mogę tego znieść. Moje normalne myślenie wychodzi przez okno. Mroczna zazdrość jest w mojej klacie. Nigdy nie powinienem się na to zgodzić. Wiem, że to okropne, ale nie zmienię tego, kim jestem. Wstrząśnięty przez natychmiastowy impuls, wbiłem po schodach. Jak jestem bliżej, odgłosy są coraz głośniejsze, a moje emocje się zaczynają budować. Powoli przekręcam klamkę. Widzę twarz Oi przez te drzwi. Płaczę. Dlaczego to boli tak bardzo? Dlaczego jej płaczę? Płaczę, jakby miała wagę całego świata na ramionach. Próbowała spotkać się z Ruji za moimi plecami. Myślałem, że mnie zdradziła. Ale tak naprawdę to był dowód jej miłości. Ale kochała mnie tak bardzo, że chciała zmusić jej być z innym gościem i nieść tą winę samemu. Kochała mnie tak bardzo, że zepchnęła Ruji'ego w ostatniej chwili. Wspomnienia odbijają się w moim umyśle. Wspomnienia Aoi modlącej się do Boga tuż przed tym, jak wyszła z domu na dzień przed występem. Aoi-senpai, daijoubu desu. Tsurai koto mo, kurushii koto mo. Minna. Cały twój smutek, cały twój ból, pomogę ci o nim zapomnieć. Teraz skup się na mnie, proszę. Oczy Aoi są pełne łez i żądzy. Jej usta się otworzyły. Naprawdę się podjarowywuje, czując penisa innego gościa w sobie. Wzięła bardzo wiele różnych form i zrobiła to już tysiące razy. Jej radziwa natura jest taka zatrważająca, że nie mogę pomóc, ale czuć, jak mój penis też się podnosi. Jestem tak pochłonięty miłością i rozpaczą i żądzą, że nie mogę tego dłużej znieść. Oj! Ledwo wyszeptałem jej imię. I wciąż jakoś usłyszałam je, patrząc na drzwi, prosto w środku tego, co robiła. Dlaczego oglądasz? Natychmiastowo zrozumiałem, że jej przyłapała i moja racjonalność wyparowała. Co? Następną rzeczą, jaką wiedziałem, że wyciągnąłem mojego... nacisnąłem na drzwi, z penisem w dłoni, waląc sobie. Tak szybko, jak krzyknęła me imię, Ryujiro zaczął wbijać mocniej w proteście. To ja cię jebię i teraz kocham cię bardziej niż kogokolwiek innego na świecie.
Ko jest taką dziwką i teraz się niczym jest nienawidzi. Ale zaczęła patrzeć jak dziecko. Rujiro się nie rusza. Nawet nie wyciągnął. Po prostu leży w satysfakcji. Sasuke-senpai, co ty? Spierdalaj. Co na Shinichi? Odepchnąłem Rujiro i dałem moją twarz w Chipeoi. Nie wierzę w to! Sasuke-senpai! Smak semenu wchodzi w moje usta. To świeże wyładowanie Rujiro. Jest gorzkie i ciepłe. Wyciągam to moim językiem. Wyciągnąłem wszystko, co zebrałem w moje usta. Kocham cię, Oi. Nieważne, jaką dziwką jesteś. Czy to nie dowód? Ale on jest dziwką. Na pewno tego chcesz? Kocham cię za to, kim jesteś, nieważne co. Cóż, dziękuję. Pokryty różnymi płynami cielistymi od głowy do stóp, Oi zaczęła płakać. Muzyka seksu, oczywiście. Czemu by nie? Jeżdżę moim językiem po sokach, które są między jej nogami. Oiwi, jęczy nade mną. Ale potrzebuję jednego pchnięcia, aby mieć orgazm. Czy Haru to dalej ogląda? Zobaczę to aż do gorzkiego końca. Oi jęczy non-stop. Jej oczy są wypełnione gorzkimi łzami. No cóż, jeżeli nalegasz... Zna jej wszystkie słabe punkty. Tak powiem, kurwa, seksie. Chyba w dupie. Więc zacząłem bawić się i łychtaczką moim językiem. クリトリス、埋められた。
すごく、すごく、よかったの。Patrzyła na mnie tymi swoimi pustymi oczyma, jak jej ciało miało spazmy. Mogę poczuć, jak jej dupa też się koncentruje. Jest taka seksowna, że nie mogę się już dłużej wstrzymywać. No i już wejdziemy jej. Shinichi, moje ciało wciąż chce więcej. Tego jest to, co zrobimy dalej. Co jest? Oj, położyła się na plecach, a jej wzrok był wymarzony. O, patrzcie, nosili majtki nagle. Już miała, doszła kilka razy. Jej cipa wciąż się przełącza, tak jakby stała się większa dla mego penisa. Daj mi swojego grubego penisa. Oj, chcę go tak bardzo. Jak już zaczęła padać po tym najbardziej ostatnim orgazmie, wyglądałoby na to, że prawie mam mdleć. Ale nacisnąłem końcówkę mego namostwa przeciwko jej wejściu. Jej cipa była mokra i robiła takie odgłosy. Jak się przełączało. Shinichi, nabija się ze mnie. Cipa i chce twojego penisa. Pośpiesz się go, włóż we mnie. Dotknęła swoich wewnętrznych regionów, jakby nie mogła czekać sekundy dłużej. Brudna gadka wychodzi na język. Po tak wielu orgazmach jej cipa jest pełna semenu, śliny i innych płynów. Patrzy na mnie z łzami w oczach. Na pierwszy rzut oka jest słodka i niewinna, ale istnieje być jebana. I to mi pasuje. To nie sprawia, że kocham ją mniej. Oj! Powiedzieliśmy swoje imiona i z tym staliśmy się jednością. Dosłownie. Czy Haru może wyjść z tego pokoju? Właśnie go poczuję. Niech za naszym pierwszym razem moja długość penetruje o wiele łatwiej. Miękkość sensacji mnie podjarowuje, dając mi przyjemność, która ma nadejść. Odpowiedniej przyjemności. Tylko czucie ciebie w środku sprawia, że jestem szczęśliwa. Fajnie. To fajnie. Jak to będę się czuła, jak zaczniesz się ruszać? Błagam ją o to. Jej cipa zaciska się na mnie mocniej. Nie mogę się dłużej wstrzymywać. Nie! Powoli zacząłem się ruszać w nią i nie nią. W przód i w tył. Wciąż jest trochę spermy Ryujirego w środku. Funkcjonuje jak lubrykant, pomagając mi jebać ją łatwiej. Nie wiem, czy potrzebowałem tą informację, być do końca szczęśliwy, ale dziękuję. Oj, jęczy. I z tym czuję, jak tracę kontrolę. Nie ma wyciągania tego, czy połykania. Poddam się przyjemności i wchodzę w nią we wszystkim, co tylko mam.
Jej ciało znowu ma spazmy. Czuję, jak jej cipa zaciska się mocno, ale ignoruję to i wchodzę głębiej i szybciej niż kiedykolwiek. Mówiła bardzo słodko. Kiedy wystrzeliłem wszystkim, co miałem, powoli wyciągnąłem to z niej. Bardzo wiele semenu wypłynęło z jej cipy. Moja klatka była zadowolona. Teraz ona wie, jak bardzo ją kocham. A jak teraz powie, że no to wchodź mi w dupę, to ją kurwa jebnę. Jej dupa zaczęła się przełączać, jak budziła się od orgazmu. Rozszerzyła się, jakby wysyłała me imię, biorąc semen, który słał z jej cipy. Nie chcesz też przeruchać mojego zadka? Oj, była tak zmęczona, że nie mogła siedzieć prosto, a wciąż jej ciało żądało więcej. Moja erekcja szybko wróciła do życia, no kurwa nie. Ale wtedy... Nie możemy pozwolić, aby Haru-chan tylko patrz. Oj, spojrzała na Ryujirego, który był w rogu pokoju, kiedy działem by się ruszył. Shinichi, weź moją dupę, a Haru wejdź od przodu. Ale moment, ja... Ale już jesteś twardy. Przestańcie! Powiedziała do niego prawdziwym imieniem. Oj, docenia, jak pozwoliłeś mi się ogarnąć w sklepie, kiedy Aoi nie mogła iść do szkoły. Znaczy, chyba spać tam nawet. Więc Aoi chce ci to wynagrodzić. Aoi chce, abyś się poczuł dobrze ponownie. Ale wtedy Suzuki-senpai. Pasuje ci to, Shinichi? Oczywiście, że nie. Moja dziewczyna pamięta seks z innym gościem? To sprawia, że aż mi krew wrze. Ale musisz to zrobić, prawda? To piekło nigdy się nie skończy. Tak długo Hoi będzie taka sama. Tak długo, jak będę trzymał ją w tym świecie. Będzie kontrolowała, aby być jebana przez innego gościa. Innych gości. Więc muszę to zaakceptować. Więc rób to, co chce ta. Dziękuję. Tak długo, jak jest szczęśliwa, będę z tym dealował. Senpai, nie możemy! Ale Aoi zignorowała życzenia i wbiła na górę jego tak czy srak. Patrzył wstecz, będąc w konflikcie. Nie możemy tego zrobić! Niekiedy Suzuki senpai ogląda! Jeszcze... 硬いの
ダメ、そんなこと言ったら恥ずかしい。そう、女の子にこんなのないの、変なの、カチカチなの、恥ずかしいの。そういうことじゃない。Rudziger protestuje, ale przeszkadza mu, skarżąc na jego penisie, jakby robiła mochi. Nie wiedziałem, że ten odcinek będzie taki długi, ale nie mogę przerywać w środku czegoś takiego, no. Hiruchiyo zrobił taki zszokowany krzyk. Oj, zaczęła skakać swoimi biodrami od boku do boku. Jego penis wciąż był w środku niej. Aoi no homanko. Kimochi ii no. Aoi senpai no. Kimochi yokute. Atashi. Hazukashikute. Shini so. Rujiu wije się na łóżku. Jak go jebie na jego wolę. Przeciwko jego woli. Sposób, jaki on się zachowuje, ciężko powiedzieć, że jest gościem. Hontoni, onna no ko. Hini ochikubi, bin bin na no. Wiecie, nie każdy facet musi mieć jaja. Jabari, onna no ko no kakko de, onna ni suru no. Sona koto. Shinichi no, ochinchi. Mieru? Patrząc, co Aoi robi z Rujirim, sprawdziło, że mam erekcję na pełnej kurwie. Are o sawattari. Nametari. Iretari. Co? Kakeraretari. To brzmi tak, jakby Haru miał zaraz lizać mojego, ale... W tym punkcie czasu nie mogę już dłużej oglądać. Powoli pchnąłem jego twardego penisa w nią. No i totalnie straciła teraz pewność siebie. Ale ponownie ja też. Nie pewność siebie, tylko taką... zachowanie. Jej dupa jest ciaśniejsza niż jej cipa. Powoli pochłania moją końcówkę. Chcąc więcej, zacząłem się ruszać. Shit! Sugoi! Sugoi!
強くしたら、私もすぐ出ちゃう。Rudziru, baga, ale oj, tak jest pochłonięta. Znaczy pani sami, że nie zauważyła. Dlaczego Haru jęczy? Aoi nie pokazuje znaków zwalniania, a Ryujiro, będący pod nim, po prostu jest zatkany tą przyjemnością. Przepraszam, stary, ale ja też się tu nie zatrzymuję. Niejakiej cipa, jej dupa czuje, jakby była bez końca i nie mogę tego znieść. W sensie, że aż tak nastiera. Wygląda tak. Nie wiem, rusza swoim tyłem? To ostateczny ruch. Ah!
Aoi się uśmiechnęła. Albo uśmiecha co chwila. Shinichi, ojcie kocha. Kocham cię też, Aoi. Już dłużej nie muszę się martwić, że będzie ode mnie wzięta. Nieważne co wejdzie w nam drogę, będę ją kochał i wiem, że też będzie mnie kochała. Nawet jeżeli nasza relacja jest trochę pokręcona, to wciąż ścieżka, którą wybrałem. Moja klatka jest ciężka miłością dla niej. Ścisnąłem ostatni mój wybuch i powoli wyciągnąłem. Nie możesz. Jej dupa zamknęła się na mnie, sprawiając, że nie mogę uciec. Nie skończyliśmy, no. Ha, moment, oj! Daj mi więcej. Dopiero zaczynamy. Oj, wyszeptała diabelsko. Jest taka szczęśliwa, że nie mogę uciec. Ciepłe uczucie szczęścia wypełnia mój umysł. Moja przytomność zanika. Shinichi, oj cię kocha. Kocham ciebie także. Jestem taki szczęśliwy, że to prawie straszne. I tak się właśnie pewnie zakończyło. Aha, jednak nie. Ale przynajmniej nie musimy widzieć tej sceny. Zajebfajnie. Pewnie zakończenie będzie za 5 minut. Ale tak długo to minęło. Jezu, prawie 2 godziny. Że będziemy widzieli się dopiero. Na kolejnym streamie. Znaczy, przepraszam. W kolejnym odcinku.